Witam Was 1 listopada 2018 roku. Jestem w przepięknym klimatycznym miejscu Bory Tucholskie. Po prostu dzisiaj mam taki dzień totalnie bez planu. Zobaczymy, gdzie mnie poniesie. Może porzucam Neodymkiem, może trochę tam pochodzę z wykrywaczem. Nie wiem, totalnie nie wiem. Jest tak piękny krajobraz, że po prostu nawet mi się nie chce nic planować. Fajna sprawa. Pochodzę sobie trochę tutaj z Neodymem za chwilę. Spójrzcie, miejsce jest naprawdę malownicze i piękne. Tak jak lubię. Jaka tu jest cisza i spokój. Tak więc, co przyniesie dzień, to przyniesie. Interesują mnie fanty, interesuje mnie piękna pogoda. I po prostu pobyt tu nad wodą. Czy tu nie jest pięknie? No nic, widzimy się przy jakiejś tam akcji. Zerknijcie na ten klimat tego jeziorka, piękne miejscówki. Patrzcie, to jest taka zatopiona łódź. Nie wiem, czy to widzicie. Ale super klimat. Ja pierdziukam. Porzucam sobie trochę neodymem. I później poszukam jakiejś klimatycznej miejscóweczki, jakiejś dzikiej plażyczki. I z wykrywaczem połażę. Taki jest dzisiejszy plan. A co to? Przyniesie, to już czas pokaże. Ależ tu jest cisza i ja pierdzielę. Rewela. Mam nadzieję, że w fantach nie będzie takiej ciszy. Pierwszy rzut i na razie wychodzą kapsle, no ale nic. Nie pogniewacie się chyba na mnie, że dzisiaj będzie bezfantowo, co? Ale za to jakże pięknie. Tak więc wiecie, na to nie mam wpływu. Ja nie ma fantów, ale mam wpływ na to, żeby Wam pokazać piękno przyrody tutejszej. Śliczne Bory Tucholskie. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. No, wchodzimy. Kolejne stanowisko wędkarskie. Ale sobie to urządzili panowie. Tym razem daruję Wam widok tych wszystkich puszek, śmieci. Bo to i nie o to chodzi. Żeby była jasność, ja nie chcę nikogo dyskredytować, bo pojawiały się zarzuty, że strasznie najeżdżam na wędkarzy. Nie, po prostu nie wiem, czy to gubią wędkarzy, czy po prostu zwykli tam turyści. Nikogo tutaj nie oczerniam, nie oskarżam. Po prostu wyciągam śmieci i Wam je pokazuję, a kto je gubi, to już inna sprawa. Tak więc proszę do mnie nie mieć pretensji, że na stanowiskach wędkarskich jest pełno śmieci, ok? Bo to ani nie moja wina, taka to gadka. Patrzcie, jaka akcja. Wyciągnąłem puszkę, a tam mamy lokatora. Pan Raczysław. Proszę bardzo. Patrzcie, jak sobie siedzi Raczysław na kapselku. Ale śmieszny koleś. Wiem, że żyje, bo ruszał tymi swoimi kułakami. Może go zachęcę do... Nie wiem. Albo udaje zdechłego, albo mu się zdechło. Nie mam pojęcia, nie znam się. No tak czy siak wrzucam go do wody. Tutaj ci wędkarze nie chcą nic gubić. Oprócz tych puszek na przynętę nie znalazłem tak naprawdę nic. Jakieś tam gwoździe, nie gwoździe. To lecę na następną. Spójrzcie, jak pięknie w dole. Będę teraz tutaj zbiegał na dół. No nie, tak dla formalności Wam pokazuję, że po prostu nic oprócz puszek dzisiaj nie wychodzi. Ale nic tam. Mnie to nie zniechęca. Tak jak często się narzeka na bajzel, tak zwróćcie uwagę, jaki tu jest pięknie wszystko zorganizowane, jaki tu jest porządek. Jest miejsce na śmieci. Wszystko widać we własnym zakresie, wędkarze zorganizowali, no super, naprawdę jest tutaj bardzo sympatycznie, czysto, aż się chce przyjść na taką wodę. No w końcu pierwszy dzisiaj fant, sprężynka zanętowa, rodem z PRL-u. Ostatnio non stop mi takie wychodzą. Fajnie, fant jest fant. Rzuciłem sobie magnesem tutaj z wiaduktu, no i mamy haczyk. Drugi fant dzisiaj. Dobre i to. Rzucamy dalej.
O, stoję na takim, widzicie, wiadukcie tutaj. I działamy. W końcu czuję jakiś mega ciężar. Holuję coś ciężkiego. Widzę z daleka, że to jakaś rura, dosyć długa. O, żeś ty. Zostawię ją tutaj, nie będę jej zabierał. Może jakiś pan złomiarz będzie chciał. Tu ją weźmy. Po co ma leżeć w wodzie, patrzcie. O, fuck. O. Słuchajcie, chyba właśnie tego szukałem. Taka tam zapomniana plażyczka w środku lasu. Jakieś 300 metrów od parkingu. Nie będę tutaj wjeżdżał autem, bo jest zakaz wjazdu do lasu. Ale nic. Przejdę się tutaj ze sprzętem. Tymczasem idę tutaj z Nodymkiem. Wrzucę parę razy, zobaczę, czy coś tu leży. To miejsce jest fajne. Zaraz się przebiorę. Przyjdę tu z wykrywaczem, no ale przedtem rzucę kilka razy Nodymkiem. Pierwszy rzut na tej miejscówce jest haczyk. Dobry znak. Wskoczyłem w piankę i przed samym jeszcze wejściem do wody wpadł mały ołów. Szybka teleportacja, jakieś 10 km dalej. Tamto miejsce, choć przepięknej urody, okazało się totalnym nieporozumieniem, jeżeli chodzi o fanty. Oprócz dwóch ciężarków ołowianych wyszło chyba z 50 kapsli, tak więc naprawdę szkoda czasu. Tutaj trochę podziałam. No i co? Ogólnie dzisiaj dzień przewiduje na bardzo bezfantowy, ale pogoda jest tak przepiękna, że wcale mi tego nie żal. Także zaraz się widzimy w wodzie. Nie wiedziałem, że jeszcze tyle radości przyniesie mi zwykłe 20 groszy. Tak egzotyczny dzisiaj fant. Jest, pierwsza monetka dnia dzisiejszego. Tadam, lecę dalej. Uskrzydlony tym sukcesem. Teraz kopię sygnał 48. Dno to jest cholernie twarde, dlatego nie pokazuję wam, jak kopię, bo by to zajęło od groma czasu. Naprawdę bardzo ciężko kopić się w takim dnie. No mamy 10 groszy, widzę. Także drugi moniak dzisiaj. Ale pogoda jest naprawdę przepiękna. Jak w lato. Ja już widzę, a wy? A wy zobaczycie za chwilę. Coś pięknego. Patrzcie. Kolczyk. Złoty kolczyk. Także jakieś tam złotko wpadło. To dzisiaj idziemy na jakość, a nie na ilość. Super. Fancik cieszy. Dno, jak mówiłem, jest cholernie twarde i trochę musiałem się nadziobać za tym sreberkiem, ale wpadło, super. Ale się tu pięknie resetuje, wam powiem, a wieczorem się zresetuje, bo 2-litrowa whisky na mnie czeka w domku. To będzie dopiero reset. Na płyciźnie wyszedł mi teraz miedzionikiel, 10 zł PRL. Bardzo mało jest fantów, ale jest mega przyjemnie. No proszę bardzo, kawałek pierścienia wiodącego, no tego to bym się nie spodziewał w tym miejscu. Czyżby tu strzelali z czegoś grubszego? Słuchajcie, przepiękna sprawa. Wyszła ptasia obrączka gołębia, aluminiowa, dosyć stara. No szkoda, że jest tak zniszczona i utleniona, ale w domu postaram się odczytać. A tutaj proszę, piękne widoki. Ja pierdzielę. Wygląda to na szelonga krzyżackiego. I naprawdę, nie wiem, to chyba jakiś taki bity cepeliada w zamku. Ale jaja, a już się uchachałem. A to wiecie, te bite na zamkach takie dla turystów. Fajna znajda klimatyczna. No, gdybyście pytali o czułość Ategolda, proszę, takie maleństwo. Daje ładny, wyraźny sygnał.
Ale się nabrałem, wam powiem, na tego denara krzyżackiego. Zwykła blaszka, bita przez zamki okolicznościowa. Ale przez chwilę radocha była w sercu. 20 groszy, miedzionikel, 1949 rok. Zmyj na miejscówkę i spotkałem takiego wspaniałego, jadalnego grzyba. Wiecie, że on jest jadalny, ale tylko jeden raz. Nie polecam nikomu. Przeszedłem sobie jakieś 200 metrów dalej na taką bliźniaczą, dziką plażyczkę i wyszło z piasku 10 groszy. To jest moja dzisiaj ostatnia miejscówka. Pochodzę tu z godzinę góra. Wiecie co, ja chyba wiem, dlaczego ludzie wyrzucają takie rzeczy do wody. Bo jakby zostawił po sobie i ktoś by zauważył, to by się wstydu najadł. A tak to widzicie, ma spokojnie sumienie, wrzucił do wody, woda wszystko przykryła, nie widać. Świństwo, panowie, świństwo. Tym razem wpadła złotóweczka aluminiowa PRL-owska z 1977 roku. No i na dziś wystarczy, zrobię wam krótkie podsumowanie. Trochę PRL-ku, trochę monetek, ta zabawna, prześmieszna monetka, imitacja Cepeliada, super sprawa, trochę ołowiu, no i tutaj kolczyk złoty, no i ta najciekawszy fant dzisiejszego dnia, ta ptasia obrączka aluminiowa, dosyć stara, no i ten koszyczek zamętowy. I to by było na tyle. Pozdrawiam, odwiedzajcie, oglądajcie, lajkujcie i do następnego.